Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego w czwartek, 7 lipca. A zaczynamy od wiadomości o spotkaniu z mieszkańcami naszego miasta w sprawie zmiany granic. Sprawa dotyczy zmian administracyjnych pomiędzy Rybnikiem i Żorami w związku z budową drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Na etapie inwestycji zajęto 3 nieruchomości położone na terenie Gotartowic, a bezpośrednio przylegające do granic administracyjnych Żor. Prezydent Waldemar Socha oznajmił, że zmiana ta ma jedynie charakter porządkowy. Zapraszamy wtedy mieszkańców zainteresowanych tematem na spotkanie, wtedy mogą wypowiedzieć się. Tylko muszę Państwu powiedzieć, sprawa jest tak naprawdę bardzo błaha. Chodzi o chyba 2600 metrów pod drogą, tylko że prawo przewiduje, niezależnie od wielkości, przewiduje konsultacje. Czy to jest pół dzielnicy, czy cała jakaś miejscowość, czy to jest parę metrów, tryb jest ten sam. Więc my formalności musimy przeprowadzić, ale tak szczerze powiedziawszy, to nie sądzę, żeby się ktoś tym za bardzo zainteresował, bo jakie to ma znaczenie, czy kawałek pod drogą należy do Żor, czy dla Rybnika. Dla mieszkańców to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie tylko dla nas, jako dla Rybnika i dla Żor, jako zarządców dróg. Bo teraz zgodnie z prawem, tym małym kawałeczkiem powinien się zajmować Rybnik, bo jest na ich terenie, prawda? A resztą my, bo to jest bez sensu. Szanowni Państwo, szanowni goście, uczestnicy spotkania konsultacyjnego o zmianie administracyjnej granic, serdecznie witam na naszym spotkaniu. Pragnę przedstawić naczelnika Wydziału Skarbu Miasta, pana Dobrowskiego, który zreferuje całe przedsięwzięcie zmiany dotyczące granicy miasta, a dotyczy to w konsekwencji granicy ze sąsiednią naszą dzielnicą Rybnikiem. Proszę panie naczelniku. Dzień dobry Państwu. Rada Miasta podjęła taką uchwałę 26 maja tego roku o podjęciu takich konsultacji w sprawie zmiany granic między naszym miastem a miastem Rybnikiem. W wyniku tej zmiany granic przybędzie nam 3 działeczki. Powierzchniowo będziemy troszeczkę więksi o kolejne ponad 2600 metrów kwadratowych, na których to obecnie znajduje się droga obwodnica północna łącząca Rybnik z Żorami. No i przepisy prawa wymagają na nas, żebyśmy takie konsultacje my jako miasto przeprowadzili w naszym mieście, a Rybnik przeprowadza takie same konsultacje w swoim mieście. Nowa droga przebiega, akurat tak granice są poprowadzone, że 3 działki leżą w takim wycięciu. Jest to robione po to, żeby usprawnić działania administracji zarządzania tą drogą, bo tak to nie wiadomo, kto miałby to robić. A chodzi w zasadzie o odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie tej drogi. A tak to będzie jasna sytuacja, że od granicy miasta aż z jednej strony, aż po drugą stronę, no będzie utrzymywać to miasto Żory. Ulica Wodzisławska ma już swoje nowe, całkiem przyzwoite oblicze. Prace nad zmianą tego oblicza toczyły się w kilku etapach. Już w zeszłym roku rozpoczęto budowę ronda Wodzisławskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego. Rondo znacznie usprawniło ruch w tym rejonie. Kolejnym etapem był remont nawierzchni, a następnie chodnika. W efekcie powstał szeroki deptak, którym chętnie spacerują mieszkańcy. Przy nim ustawiono ławki oraz charakterystyczne latarnie. Wraz z nowo wybudowanym basenem, otwartym jesienią tego roku, rejon ten będzie bardzo reprezentatywną częścią naszego miasta. Na koniec naszego spotkania smaczek kulturalny. W czasie jarmarku wodzisławskiego przeprowadziliśmy specjalnie dla naszych widzów wywiad z Krystyną Giżowską. Oto on. W Żorach jestem chyba 4., 5. raz. Jestem tu częstym gościem i przyznam szczerze, jest mi ogromnie miło. Mam tu mnóstwo przyjaciół, naturalnie dosyć silny fan klub Krystynek, w postaci Krystynek. Śląskie Krystynki są wyjątkowo prężne. Większość z nich mieszka tutaj, w Żorach i okolicy, więc jestem tu częstym gościem. Zresztą powiem szczerze, jest tutaj wyjątkowo sympatyczna publiczność, wyjątkowo rozśpiewana i taka chcąca się bawić, co ja ogromnie sobie cenię. Zawsze staram się, żeby koncerty były takie nasze wspólne. Nie tylko ja na estradzie i tu ja śpiewam na tej zasadzie, że słuchajcie mnie. Nie, chcę zawsze, żeby publiczność uczestniczyła w tym, co ja robię na estradzie. I wtedy czuję się spełniona, wtedy czuję się zadowolona i wtedy jestem taka fajnie!
Nie spocona, zmęczona. Wyzwolona. Wyzwolona, tak. Coś na temat nowej płyty pani wspominała podczas koncertu, czy coś bliżej tak. Może? No proszę pana, ta płyta powstaje troszkę w mękach, ale ja się nie muszę śpieszyć. Zresztą jest niespecjalna koniunktura na rynku, jeśli chodzi o wydawanie płyt. Natomiast chciałabym, żeby ta moja chyba ostatnia płyta była taka dopieszczona, była taka przemyślana, żeby znalazły się tam piosenki takie fajne, które się będzie pamiętało. Bo często śpiesząc się, umieszczamy na płycie od po prostu przypadkowe piosenki. Chciałabym, żeby te były przemyślane, były takie dopracowane. I myślę, że lepiej poczekać, lepiej, żeby się rodziła w bólach ta płyta, ale rezultat jej, żeby był fajny, niż no, żeby to było coś znowu nieciekawego. Więc poczekajcie Państwo jeszcze troszeczkę, ale na koncertach już prezentuję nowe piosenki, także możecie się zorientować, co mniej więcej tam się ukaże. Słyszę, jak publiczność reaguje i to jest najlepszy, publiczność jest najlepszym cenzorem moich płyt, także moich piosenek, także wiem już mniej więcej, jakie tam będą piosenki. Ale oczywiście nie zdradzi Pani. No na pewno dzisiaj śpiewałam Wierną Tobie. Widzę, że ta piosenka bardzo się podoba i bardzo reagują na nią fajnie i również ludzie młodzi. Ma w miarę fajny, nowoczesny aranż, ale są też takie piosenki liryczne, które ogromnie lubię, na przykład Róże 3. Śpiewam je od czasu do czasu. Jak również Powiedz, czy mnie kochasz. To można się już zorientować. Ja już nawet sama wiem, że piosenki, które nagrałam, nie wszystkie są takie, jakie bym chciała, żeby się tam ukazały, ale te trzy to na 100%. Teraz mówiła Pani, że świetna publiczność w Żorach, tak. No, czyli może jakieś takie specjalne życzenia dla tej publiczności? No proszę Państwa, jeśli mogę, to chciałabym przede wszystkim gorąco uściskać całą publiczność żorską, publiczność, dobrze odmieniłam? No, język polski jest bardzo skomplikowany, proszę Państwa. A więc całą żorską publiczność ściskam bardzo, bardzo gorąco. Dziękuję za to, że przychodzicie na moje koncerty, za to, że tak wspaniale się ze mną bawicie, że śpiewacie ze mną. Dziękuję Wam za to z całego serca. No i do widzenia, gdzieś kiedyś jeszcze. Sprzedają, ktoś głośno krzyczy, że przecena. Tam znowu dzieciaki balony puszczają, kibice oglądają mecz. Wystawy sklepowe jak gwiazdy na niebie, dzień gasną świecą tylko nocą. A ja sobie siedzę w bujanym fotelu i żyję sobie tak bez celu. A ja sobie siedzę w bujanym fotelu i żyję sobie tak bez celu. Wakacyjna miłość przyszła nagle jak burza, weszła kurtką pod podwórza, zaskoczyła mnie. I to już wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy w poniedziałek, 11 lipca. Do zobaczenia.